Trzy kominy. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, trzy kominy. Historia świadków organizacji Świadków Jehowy w Pigułce. Dlaczego w Pigułce? Się na informacji w Pigułce, tych niezbędnych, tych najważniejszych. Kto był pierwszym prezesem Watchtower? Większość osób powie, że Charles Taze Russell. Mówi się, że to on był pierwszym prezesem. Aby w pełni zrozumieć, kim naprawdę są Świadkowie Jehowy lub jakimi osobami są, najpierw trzeba zrozumieć podstawowe pojęcie o stosunkowo krótkiej historii Towarzystwa Strażnica. Trzeba poświęcić na to trochę czasu i uwagi. Ja mam tutaj taki zestaw. Najlepszy internet, Historia Świadków Jehowy i Stowarzyszenie Straży. Również, jak mówiłem, pigułka w postaci tabel, dat, tabele i daty, chronologia Świadków Jehowy. I każdy, który by chciał otrzymać te informacje, mogę przesłać adresem mailowym. Tutaj tylko wam pologuję krótki filmik. Krótki filmik odnośnie pierwszego prezesa Henry'a Williama Conley'a. Jedno jest pewne, że wszelkie informacje oczywiście trzeba sprawdzać. Świadkowie Jehowy pochodzą z lat 70. XIX wieku w Pittsburghu, w Pensylwanii. Świadkowie Jehowy są sektą wywodzącą się z religijnego ruchu drugiego adwentysty, który powstał w latach 30. XIX wieku. W połowie lat 30. XIX wieku pastor baptystów w Vermont William Miller zaczął głosić, że dzięki studium proroctw biblijnych dowiedział się dokładnie, kiedy nastąpi wieki oczekiwane drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. William Miller przepowiedział, że drugie przyjście nastąpi między Paschą 1843 a Paschą 1844. W ciągu następnej dekady setki podróżujących wykładowców z różnych środowisk chrześcijańskich, w większości byli baptyści, metodycy, kongregacjonaliści, uczniowie, chrześcijanie itp. połączyli się z Williamem Miller w swoim ruchu Millerite, aby uratować jak najwięcej ludzi do 1843 roku. Aż 150 tysięcy Amerykanów, w nawiasie większych, publicznie wyznało wiarę, że wkrótce nastąpi drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Więc z tych informacji wynika, że tak naprawdę w samej istocie ani pan Russell, ani Conley, tylko William Miller był promotorem przepowiadanych przez siebie dat przyjścia Chrystusa Jezusa, czyli tak zwanego drugiego przyjścia. Pastor
Russell, tak zwany, nie był pierwszym założycielem ruchu Watchtower. Przepraszam, Watchtower. Lecz pan William Henry Conley. Ponieważ z książki Świadkowie Jehowy, wydanej w 1995 roku, Świadkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa Bożego, ja sobie to wydrukowałem, te niezbędne informacje, potwierdzenie tego, że to jest prawdziwe źródło, z którego tutaj mam wydrukowane, tak? Każdy może sobie sprawdzić. A warto tutaj zacytować słowo wstępne z tej ich książki. Czy rzeczywiście Świadkowie Jehowy są rzetelni w przekazie? O sobie piszą tak. Świadkowie Jehowy wszędzie są dobrze znani. Ich sposób oddawania czci Bogu, a zwłaszcza działalność kaznodziejska, wywiera wpływ na życie wielu ludzi. Bez względu na rasę, narodowość, wiek, pochodzenie społeczne czy wykształcenie. Gorliwość tych głosicieli Królestwa Bożego robi wrażenie nawet na krytykach. Sporo osób postronnych chciałoby częściej spotykać taką miłość, jaką świadkowie okazują sobie nawzajem. Jednakże wielu ciągle jeszcze pyta, kim właściwie są Świadkowie Jehowy. Inni piszą coś na ich temat, ale nie zawsze są przy tym bezstronni. Najprawdopodobniej nie znają wszystkich faktów. A przecież nikt nie zna lepiej nowożytnych dziejów Świadków Jehowy niż oni sami. Redaktorzy niniejszego dzieła starali się opisać tę historię obiektywnie i rzetelnie. Każdy, komu nie są obce biblijne proroctwa dotyczące dni ostatnich, odniesie ogromny pożytek z zapoznania się z dziejami ludu, który głęboko wierzy wypowiedziom Pisma Świętego i nadaje im rozgłos. Wydawcy. To jest słowo wstępne, które publicznie odczytałem. Słowo wydawców. Ciekawy tutaj jest opis, gdzie mówią panowie wydawcy, że sporo osób postronnych chciałoby częściej spotykać taką miłość, jaką świadkowie okazują sobie nawzajem. Co ciekawe, idąc tym tokiem rozumowania, redaktorzy niniejszego dzieła starali się opisać tę historię obiektywnie i rzetelnie. A wcześniej mówią, napisali, przecież nikt nie zna lepiej nowożytnych dziejów Świadków Jehowy niż oni sami. Nikt nie zna lepiej nowożytnych dziejów Świadków Jehowy niż oni sami. Ja chrzest w tej organizacji w 1984 roku. Mówię o tym publicznie, kiedy wziąłem chrzest. Dwa lata temu odszedłem z tej organizacji. Czy w takim układzie, zgodnie ze słowem wstępnym, nie znam struktur działania tej organizacji? Jak myślicie? Teraz mogę sparafrazować, niż ja sam, będąc tyle lat w tej denominacji. No bo to jest najczęstsze określenie: denominacja, wyznanie, kult, etc. etc. Więc z mojego doświadczenia znam lepiej niż nie jeden
który wziął chrzest na przykład w 2010 roku, w 2008 roku i tak dalej, i tak dalej. Sporo osób postronnych chciałoby częściej spotykać taką miłość, jaką świadkowie okazują sobie nawzajem. Czy to są rzetelne informacje? Jak uważacie, że oni okazują sobie taką miłość? Postronne osoby chciałyby czegoś takiego doświadczyć. A czego tak naprawdę doświadczają ci, którzy wchodzą do tej organizacji? Dziesiątki tysięcy informacji z całej ziemi stwierdzają zupełnie coś innego. Odkrywają zupełnie nieznane karty nowożytnych świadków Jehowy. Piszą panowie wydawcy, że starali się opisać obiektywnie i rzetelnie. Więc padło pytanie, kto był pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica? Był pastor Russell. Czy to jest rzetelna informacja, prawdziwa informacja? Musicie na to pytanie odpowiedzieć sobie sami. Z tego słowa wstępnego jasno wynika, że wniosek wysunąłem osobiście, osobisty wniosek, że nie są ani obiektywni, ani rzetelni. Oczywiście wzmianka o panu Conleyu jest udostępniona, ale tylko wzmianka. Na stronie 573. Ja sobie to wydrukowałem, mam tą książkę, ale wydrukowałem sobie, bo tu mam zaznaczone tutaj wykrzykniczkiem, tak, strona 573. Czytamy tutaj. W następnym roku przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów mających prawdami biblijnymi. Działalność ta wkrótce nabrała niebywałego rozmachu. Z tego względu 16 lutego 1881 roku założono Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjońska. Prezesem został William Henry Conley, a sekretarzem i skarbnikiem C.T. Charles Tace Russell. C.T. Russell. Zawarto umowy ze świeckimi drukarniami w rozmaitych miastach stanów Pensylwania. Mało kto wie, kim był pan William Henry Conley. Czym się zajmował? Czy był żonaty, czy też nie? To jest króciutka informacja zawarta na stronie książki Świadkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa Bożego w 1995 roku. I tylko tyle, i aż tyle jest o panu Williamie Henry Conleyu. A po paru latach prezesury pana Conleya zaczęto rozpisywać się na temat pana Russella i przypisywać mu mnóstwo nieprawdziwych działań. Ale to już musicie sobie sprawdzić sami. Jeszcze raz powtarzam, każdy, kto chciałby uzyskać ode mnie, bo mam, otrzymałem to w adresie mailowym, te informacje, najlepszy internet, Historia Świadków Jehowy i Stowarzyszenie Straży, otrzymałem to od mojego dziennikarza, a także Chronologia Świadków Jehowy, czyli tak jak napisałem w pigułce, od pierwszej daty 1823 do ostatniej daty na stronie 7 2018. Do 2016 są informacje na temat
Kto jest przewodniczącym JW.org? I tu są różne zawarte informacje w tych tabelach, skrupulatnie sprawdzone i udostępnione jako chronologia świadków Jehowy. Organizacji, którą założył nie kto inny jak pan William Henry Conley. Ja nie będę się tutaj rozczytywał, bo to jest masa informacji. Znaczy się w pigułce jest tutaj w tej ramce. To jest pigułka. Ta ramka, te ramki, daty to są podane w pigułce, ale tu jest opis. Aktualizacja potwierdzenia o pierwszym prezydencie Conley. Oczywiście było mnóstwo sprzeczności w datach. Henry Conley, pierwszy prezydent Towarzystwa Strażnica, ostatecznie dołączył do kościoła prezbiteriańskiego, a także ostatecznie został patronem i członkiem zarządu krajowego ówczesnej międzynarodowej Christian and Missionary Alliance, podczas gdy Henry Conley nadal wierzył i głosił rychłe drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie przyjmując nauki CMA, Fight Cure, w rzeczywistości CMA był prekursorem ruchu zielonoświątkowego na początku XX wieku. Został również przyjęty przez wielu rozczarowanych drugich adwentystów, z których wielu później powróciło do Towarzystwa Strażnica. Daty drugiego adwentystów po Charlesie Taze Russellu, prognozy Russella z października 1914, zaczęły nabierać rozpędu na początku XX wieku. Po tym, jak pierwszy prezydent Towarzystwa Strażnica William Henry Conley odrzucił Towarzystwo Strażnica w drugiej połowie 1882 roku, zaczęło się ono kręcić dopiero do przełomu wieków. Pomimo setek tysięcy książek i czasopism sprzedanych przez Charlesa Taze Russella od połowy lat 70. XIX wieku, tylko około 2000 Russella wzięło udział w lokalnych obchodach pamięci w 1899 roku w odległości 300 mil od Pittsburgha. CTR nawet przyznało, że zdecydowana większość jego grup to osoby lub pary oraz ich dzieci lub inni krewni. Z przepowiednią Charlesa Taze Russella, że Jezus Chrystus w widoczny sposób powróci w październiku dodającej się przewidzieć przyszłości, osobisty ruch religijny Charlesa Taze Russella nabrał nowego rozmachu na początku XX wieku. Do 1914 roku istniało około 15-25 tysięcy międzynarodowych badaczy biblijnych o różnym stopniu zainteresowania i lojalności związanych z Towarzystwem Strażnica. Kiedy prognozy Charlesa Taze Russella na październik 1914 roku zawiodły, po prostu powtórzył to, co jego poprzednicy, drugiego adwentystów, zrobili kilkadziesiąt lat wcześniej. Czyli drudzy adwentyści zrobili kilkadziesiąt lat wcześniej, do tego powrócił Russell. C.T. Russell zresetował datę widocznego powrotu Jezusa Chrystusa na październik 1915 roku, jednak jeszcze przed przybyciem października 1915 roku Charles Taze Russell zaczął już tracić, co ostatecznie stanowiło połowę lub więcej jego osobistych zwolenników, w tym utratę wsparcia finansowego. Charles Taze Russell zmarł przygnębiony mężczyzna w październiku 1916 roku, co ciekawe, w Halloween, i prawdopodobnie narkoman otrzymał wiele historycznych wskazówek, że Russell był uzależniony od środków. Co ciekawsze, Russell nagle nieoczekiwanie zmarł w drodze powrotnej pociągiem z powrotem do Brooklynu w Kalifornii, gdzie Russell udał się, by prowadzić nieznane interesy w swojej nieudanej, tajnej kopalni złota.
Charles Taze Russell był wieloletnim spekulantem w zakresie wiercenia i wydobywania węgla, ropy i gazu ziemnego. W orzeczeniu sądu z 1898 roku Sąd Najwyższy w Pensylwanii nazwał nawet Russella Taze'a, Charlesa Taze Russella, doświadczonym operatorem naftowym. Kliknij tutaj, aby przejść do naszej oddzielonej biografii finansowej Charles Taze Russell. Biorąc pod uwagę niedawne niepowodzenie proroctwa znaku towarowego C.T. Russella w październiku 1914 roku, po którym szybko nastąpiła porażka zmienionego proroctwa Russella w październiku 1915 roku. W dwóch nieudanych sezonach górniczych w tajemniczej złotych C.T. Russella, do których Russell pomyślał, że Bóg doprowadził go do refinansowania swojego prawie zbankrutowanego imperium religijnego. Uzasadnione są spekulacje, że Russell Taze mógł popełnić samobójstwo albo przez przedawkowanie środków przeciwbólowych, które Russell zawsze miał przy sobie, lub przez po prostu odmawiający poszukiwania oczywiście potrzebnej pomocy medycznej. Tak więc, moi drodzy, szanowni słuchacze, pigułka. Informacje w pigułce. Tyle lat nie wiedziałem, że pan Russell nie był pierwszym założycielem towarzystwa swej firmy. Każdy z nas powinien się nad tym głęboko zastanowić. W procedurze poznawania informacji historycznych i powinien je zweryfikować i sam je powinien sprawdzić. Nikt nie powinien tego robić za żadnego innego człowieka. Oczywiście dzisiaj rozmawiałem ze swoim przyjacielem, który powiedział mi, że za jego plecami, bez żadnej rozmowy, został okrzyknięty odstępcą. Przecież polska konstytucja, polskie prawo definiuje, czym jest wolność sumienia i wyznania, prawda? I co się okazuje? Te prawo, z którego możemy korzystać i każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma pełne prawo korzystać, w wypadku organizacji Strażnica spaliło na panewce. Ponieważ takie osoby, które nie chcą już brać udziału w zebraniach, w służbie, ponieważ poprzez dostarczone informacje, które otrzymali, zaświeciła im się czerwona lampa ostrzegawcza, że coś jest nie tak. I z tej rozmowy mój przyjaciel powiedział mi, że rozmawiali z takim innym głosicielem, panowie tutaj w cudzysłowie starsi, że wystarczy, żeby na zebrania. Nie musi chodzić do służby, lecz żeby chodził na zebrania. I co ciekawe, nie może tego rozpowiadać, czego się dowiedział o organizacji Strażnica. Tych złych rzeczy. Ponieważ rzutowałoby to na imaż tej struktury organizacyjnej, w której w gremium opiniotwórczym tej struktury organizacyjnej zasiada 8 panów, którzy z racji nie wiadomo jakich, bliżej nam nieznanych i niezbadanych, stwierdzili, że oni są ciałem kierowniczym i mogą kierować całym życiem 8 milionów ludzi, którzy utożsamiają się z tą
organizacją. Jedno jest pewne, moi drodzy. Ci ludzie, którzy twierdzą, jakoby ich wybrał Chrystus, nie ma potwierdzenia w samych słowach Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ przypowieść o wiernym i roztropnym słudze nie odnosiło się do sługi niewolnika. Pan Jezus tak wcale nie powiedział, tylko powiedział o słudze. A sługa jest sługą. To tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, sprzątaczka, tak, usługuje, ale ma za to płacone, tak? Pracuje zawodowo. Jeśli chodzi o organizację Watchtower, to wygląda to mniej więcej tak. Jak autostrada. I nagle kierowcy jadąc autostradą widzą, że są w tej autostradzie wyrwy. Patrzą, no jest wyrwa, tak? Jedna, druga, trzecia, czwarta. I przez krótkofalówki nadają informację, słuchajcie, kierowcy, musicie uważać, bo są wyrwy na autostradzie. Musicie jechać bardzo ostrożnie. Czy to jest jakieś przestępstwo, jeżeli udzielają takich informacji innym użytkownikom tej autostrady? Zadecydujcie sami. Jeśli teraz człowiek, który był w organizacji tyle i tyle lat, jedni 50, wpaść do dziury, jadąc tą autostradą. Czyli jeśli ktoś takie informacje przekazuje innym użytkownikom autostrady, czy oni mają się poczuć do winy, jeżeli ktoś inny, pomimo tych ostrzeżeń, wpadnie do takiej dziury, bo nie uwzględni tej informacji? Tu chodzi o głosicieli, którzy są w organizacji Strażnica. Więc jedno pociąga za sobą drugie. Nikt nie ma prawa deprecjonować innych ludzi tylko dlatego, że jeśli chodzi o organizację Strażnica, że oni po prostu nie chcą już być w tej organizacji i chcieliby od niej odejść. Przez lata utarło się coś takiego, że Świadkowie Jehowy pracował na taką opinię. Panowie w gremium zarządzającym nazwanych przez siebie ciało kierownicze, czy raczej ja, ty, Gwielu, który kiedyś byłeś, chciałeś żyć uczciwie, chciałeś żyć rzetelnie, zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, przykazu informacji, na przykład ukryta pedofilia, finanse, tajemne finanse, zbrojówka, tytoń, etc., etc. To wszystko jest w internecie. Każdy może to sprawdzić. Czytałem niedawno tutaj w tej informacji, że pan Charles Taze Russell po odejściu pana Conleya po prostu został drugim, powinno być napisane, drugim prezesem Towarzystwa Strażnica. I co ciekawe, pan Russell, kiedy te dwie daty, 1914 się nie spełniły i 1915, co ciekawe, pan Russell zapowiadał widzialne przyjście Pana Chrystusa. Tak. Widzialne przyjście Pana Jezusa. Okazuje się, że spadkobiercy, a czy się promotor, pan promotor pierwszy, William Miller, od niego czerpano informacje.
i bazowano na jego wyliczeniach. Oczywiście te wszystkie informacje, spekulacje ludzkie. Zobaczcie, moi drodzy, spekulacje. Co to jest spekulacja? Mówi się spekulowanie na giełdach, spekulowanie dolarem, złotem, papierami wartościowymi, spekulowanie, czyli przewidywanie, prawda? Spekulacja, czyli inaczej przewidywanie pewnych wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce w przyszłości. Tak samo jeśli chodzi o granie w totolotka lub inne gry hazardowe. Przewidywanie, spekulowanie, a może wygram. No i po prostu wierząc, że może wygram, płacę pieniążki i posyłam numery liczbowe. Mając nadzieję, że uda mi się wygrać. Wszystko to ma miejsce również identycznie w każdej praktycznie denominacji. W tym wypadku mówię o organizacji Świadków Jehowy. O panach siedzących w zarządzie, gremium opiniotwórcze, w odniesieniu do tego, co uczył Jezus, w odniesieniu do tego, co jest zredagowane w tak zwanym Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, no i całości proroctwa biblijne, bo proroctwa biblijne powołują się na Stary Testament i na proroctwa biblijne Pana Jezusa Chrystusa, czyli Nowy Testament. Kiedy się to wszystko zbierze, wyłoży na stół i poukłada wszystkie elementy całej tej układanki, mamy zestawienie, moi drodzy, w formie takiej tabeli, czyli pigułce o watchtower. Daty i jeszcze raz daty. Czy jak odniosę się do samego siebie, jak ja byłem zainteresowanym, nikt nic, niczego takiego mnie nie przedstawiał. Nie przedstawiał mi dosłownie niczego. Lata temu internetu nie było, była to domena wojskowa. Później internet poszedł do cywila, ale zanim poszedł do cywila, no to był bardzo trudny dostęp do jakiejkolwiek internetowej informacji. Dzisiaj mamy internet dolny, górny, średni i każdy ma taką możliwość, żeby się z nim zapoznać. To, co on zawiera. W internecie jest wszystko. I każdy ma możliwość. Jeśli oczywiście jest na tyle rozgarnięty, że wie, jak w nim się zachowywać, czego szukać, czego nie szukać, co jest istotne, co nie jest istotne, co coś wniesie w wiedzę danego człowieka lub nie. I właśnie zacząłem tak robić. I co ciekawe, dowiedziałem się mnóstwo rzeczy, dzięki też życzliwym ludziom, moim przyjaciołom, którzy zaczęli dostarczać mi różne informacje, za co naprawdę niezmiernie jestem wam, drodzy dziennikarze, wdzięczny. I dzięki wam mogę również udostępniać te informacje. Nie mówię, że wiedzę, tylko informacje, które możecie sprawdzić, bo wiedzę musicie sami sobie zdobywać poprzez rozmyślanie, zastanawianie się i szukanie odpowiedzi na zasadnicze, stawiane przez siebie pytania. Są różni pasjonaci, historycy, ogrodnicy, modelarze, archeolodzy, geografowie, malarze, pisarze, poeci, filmowcy, teatr, no tego jest masa. Tylko trzeba umieć się znaleźć w tym wszystkim. I stąd właśnie postanowiłem dzisiaj
opowiedzieć wam, napisać wkrótko w pigułce. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, że każdy może, jeżeli do mnie napisze na maila, wyślę mu te informacje, które ja mam, bo one są z adresu mailowego. Bo naprawdę mówię wam, niewiedza o powstaniu Towarzystwa Strażnica, jak ono naprawdę powstało, jaka była droga powstania tej struktury organizacyjnej, no jest niebywała. Na przykład data 1987. Russell interesuje się teorią Nelsona Barbera. Interesuje się teorią Nelsona Barbera. Barber był rozczarowany, gdy teoria Millera, że drugie przyjście nastąpi w 1843 roku, została złamana, ale później on sam opowiedział o 6000 lat od narodzin Adama, a 1874 to czas drugiego przyjścia, intonowałem. Czyli jest mowa o Russellu. Ale Barber stworzył własną teorię pod wpływem Brauna i Millera, a Russell ją później wymyślił. Rok 1872. Tutaj jednak trzeba przyjść do pierwszej daty, 1823 rok. Ogólne. Brytyjski teolog John A. Brown zaargumentował, że 7 czasów Księgi Daniela ma 2520 lat. Ciekawe, prawda? Brytyjski teolog. 1823 rok, Księga Daniela, 7 czasów ma 2520 lat. Przypominamy sobie, przepraszam, tutaj muszę pokazać dowód w sprawie. Na chwileczkę. Już, drodzy, jestem. A właśnie książka Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Idziemy do rozdziału Koniec świata jest bliski, po Armagedonie rajska ziemia. Po czym można rozpoznać powrót Chrystusa? Rozdział 17, strona 142. Koniec świata jest bliski. Tak. Mnie chodzi, tutaj jest też rok 1914. Chodzi mi o datę, o liczenie roku tych lat 2520. Ta książka jest zaprzeczeniem, no muszę powiedzieć o takim wniosku, że ta książka jest zaprzeczeniem wszystkiego, co do tej pory mówili Świadkowie Jehowy, gremium zarządzające. O, jest, znalazłem. Przepraszam, że to trochę tak trwało. Tutaj jest pokazane 2520 lat, 7 czasów narodów. I tutaj macie pokazane to drzewo, sen pewnego króla, etc., etc., wyliczanki z Księgi Daniela, czyli tak zwana
ba, niezwana, nazywajmy to po imieniu, spekulacja. Powiedziano o wyznaczonych czasach narodów. To jest, rząd obejmuje władzę. To jest ten rozdział 16, przepraszam, rozdział 16, rząd obejmuje władzę. I jest mowa, kiedy rząd Boży objął władzę, tu jest wielkie drzewo w rozdziale, w czwartym rozdziale na Daniela, przedstawia panowanie Boże, jego wyrazicielem było przez pewien czas królestwo judzkie. To za narracją i interpretacją panów w opinio, w gremium opiniotwórczym i opinioproroczym. Jest rok, tutaj podany 607 przed naszą erą i tutaj wyliczanka i tak dalej, i tak dalej. Posiłkowałem się tą książką, ponieważ tutaj jest pierwsza data, 1823, jest podana data 2520 lat. Że 7 czasów Księgi Daniela ma 2520 lat przez teologa brytyjskiego pana Johna A. Browna. Jego argumentacja. I zobaczcie, że przez od 1823 roku, od tego roku do wydania tej książki minęło mnóstwo lat. Została ta książka wydana, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Kiedy została wydana? Została wydana pierwsze wydanie 1984-1990. Tak. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, wydano w języku angielskim w roku 1982, w języku polskim 1984. Rozdział 16. W roku 607 przed naszą erą upadło królestwo judzkie. W roku 1914 naszej ery Jezus Chrystus zaczął panować jako król niebiańskiego rządu Bożego. No i tutaj ramka taka króciutka, wyliczenie tych dat, tej daty, tych lat 2520. Tylko przykrym to się staje, że rzekomi wydawcy, że wydawcy, którzy w tej książce Świadkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa Bożego, o, w tej zielonej książce, tak, w tej książce, napisali w słowie wstępnym, redaktorzy niniejszego dzieła starali się opisać tę historię obiektywnie i rzetelnie. Czy ta książka została zredagowana obiektywnie i rzetelnie? Dlaczego nie powołano się na pierwszą datę 1823 rok? Pytanie zasadnicze. Kilkanaście lat później, ogólnie rok 1831, William Miller, założyciel szkoły adwentystycznej, ogłosił, że przyjście Chrystusa nastąpi 3 kwietnia 1843 roku i 100 tysięcy chrześcijan w to uwierzyło. Około 10 lat później, 1843 rok, ogólne 3 kwietnia proroctwo Millera zostało złamane i nic się nie wydarzyło. Miller przedłużony 7 lipca. 7 lipca Miller podał datę powrotu, ale ta również się skończyła. Daty i ciągle ciągłe spekulacje w datach. Więc reasumując, historia w pigułce.
o Świadkach Jehowy. Mamy tutaj dwie bardzo ważne rzeczy odnośnie prezesury, pierwszej prezesury pana Henry'ego Conleya, Williama Conleya, i podane daty i podane informacje w pigułce o organizacji Świadków Jehowy. Przy czym posiłkowałem się książkami, dwiema książkami. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. I książką oryginalną, bo ja sobie to wydrukowałem, Świadkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa Bożego, strona 573, jeszcze raz ją pokażę. Tutaj już zaznaczone. To był temat wydawanie literatury biblijnej używanej w służbie. Tak. I strona 576. Przepraszam, bo ja powiedziałem strona 573, więc prostuję, pomyliłem się. Strona 576. To jest tutaj. Ja sobie zaznaczyłem. Proszę uprzejmie, Conley jest tylko lakoniczna wzmianka o tym panu Conleyu. Gwoli ściślejszej informacji, pan Conley był poligrafem. 10 lat pracował w poligrafii. Co ciekawe, był filantropem, był bardzo bogaty. O panu Conleyu niewiele się gremium opiniotwórcze, redagujące różne publikacje, w tym książki, traktaty, broszury, Strażnicy i Przebudźcie się, nie napisało, co Conley uczynił dla innych ludzi. Jeszcze raz tutaj informuję, w 1881 roku Zions Watchtower Tract Society zostało prawnie utworzone, a jego pierwszym prezydentem został William Henry Conley. Henry Conley, teraz krótka informacja o Conleyu, był dobrze sytuowanym, wybitnym biznesmenem z hutnictwa w Pittsburghu, który wraz z żoną Sarah Conley i rodziną Russellów, Josephem, ojcem Charlesem i Margaret, siostrą Charlesa, byli pięciu oryginalnych badaczy Pisma Świętego, czasami niejasno przywoływanych przez dzisiejsze Towarzystwo Strażnica, które dało początek dzisiejszemu ogólnoświatowemu Imperium Strażnicy z ponad 7,5 miliona wyznawców. No to dzisiaj mówią, że jest ponad 8,5. Rodzina Conleyów i Russellów spotykali się i czcili razem od około 1870 roku. Pomimo dziesięcioletniej wspólnoty dwóch rodzin, w drugiej połowie 1882 roku Henry i Sarah Conley odłączyli się od rodziny Russell i Towarzystwa Strażnica. Po Charlesie tej z Russellu po raz kolejny skopiował kilku innych drugich adwentystów, którzy zaczęli zaprzeczać bóstwu Jezusa Chrystusa. Był co najmniej jeden przypadek, gdy Towarzystwo Strażnica oświadczyło, że istnieje sześć oryginalnych badaczy Pisma Świętego. Niech tak będzie. Conley adoptował córkę krewnego w połowie lat 70. Tego nie zauważa, William Henry Conley przeszedł przez Henry, nie odrobił pracy domowej. Więc pracował w branży hutniczej pan Conley. Był wybitnym biznesmenem z hutnictwa w Pittsburghu. Więc takich informacji panowie z gremium zarządzającym
nazwanych przez siebie ciałem kierowniczym, już innym nie udzielali. Smutne to jest i przykre. Ponieważ jak sami o sobie mówią, są rzetelni, uczciwi w przekazie informacji. Jednak jeśli chodzi o mnie, jest to zaprzeczeniem tego ich, że tak powiem, imaż, że są oni uczciwi. I to by było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o świadkach Jehowy w pigułce. Pierwszy prezes, pan William Henry Conley. Badacze Pisma Świętego na pewno mają więcej informacji o tym człowieku. Zresztą teraz można w internecie zdobyć praktycznie każdą informację i ją po prostu zweryfikować, sprawdzić, czy jest ona prawdziwa, rzetelna, uczciwa, czy raczej jest naciągana. Chwilkę się odniosę do waszego czatu. No, praktycznie rzecz biorąc, widzę, że wy chyba też nie wiedzieliście o tym Conleyu, tak jak ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem po prostu, bo nie miałem takich informacji. Zachęcam was do przemyślenia tego, jeżeli chcecie naprawdę, jeżeli ktoś miałby życzenie, ale wystarczy, że wpiszę sobie w Google'ach Conley i szereg informacji mu się wyświetli. Tak, moi drodzy. Otrzymałem ten dokument, to jest kolejny dokument potwierdzający, że Conley był pierwszym prezydentem, czyli prezesem Towarzystwa Strażnica i tudzież założycielem, a nie pan Russell. Pan Russell był tylko skarbnikiem i sekretarzem. Życzę wszystkim miłego wypoczynku, miłej nocki, kolorowych snów, dużo zdrówka. No i do następnego razu. Jeszcze raz powtarzam i powtórzę, że akurat dzisiaj tak coś mnie naszło, żeby zrobić o panu Conleyu, bo obiecałem memu przyjacielowi, że o Conleyu również powstanie taki live. Będą też robione filmiki, czy filmy takie krótkie, do 30, może 40 minut, a live'y będą do godziny czasu. Może krótsze, może do godziny. Akurat tu mamy 54 minuty, więc zmieściłem się w czasie. Życzę wszystkiego dobrego wam wszystkim. Macie do mnie adres mailowy na ostatnich live'ach. Napisałem las.bukowy@onet.pl i każdy może do mnie napisać. To jest adres kontaktowy, skrzynka kontaktowa kanału Las Bukowy. Bo tamten, co ja podawałem wcześniej, to po prostu był mój prywatny, że tak powiem, jeden z prywatnych adresów, lecz podanych jako skrzynka kontaktowa. Życzę wam dobrej nocy, dobranoc, trzymajcie się, moi drodzy. Bardzo bym był rad, jakbyście się merytorycznie też odnosili do podawanych informacji lub dzielili się ze mną waszymi spostrzeżeniami. Zapraszam również blog Jędrusiowy. Tu ja wkleję wam jeszcze tego linka. Tak, proszę uprzejmie, macie wklejony link, z którego korzystałem, z bloga Jędrusiowy.
Zachęcam was do tego, żebyście mogli się zapoznać z jego treścią. No i do następnego razu. Niedługo wiosna. Już słyszałem, widziałem, że są pierwsze bociany przyleciały do Polski. Warto uśmiechnąć się. Śmiech jest, jeżeli jest szczery, uczciwy. Ja też z rozmowach w rozmowach z moimi serdecznymi przyjaciółmi też doszedłem do pewnych wniosków. Dzięki nim mogę się też uczyć. Tak. Od takiego dziennikarza jak Joe, jak Jędruś, który prowadzi blog jędrusiowy. Utrzymuję takie, staram się utrzymywać zawsze właściwe relacje. Nikogo nie będę, nie chcę wyśmiewać żadnej denominacji. A wcześniej, co robiłem, było to też takie trochę niewłaściwe z mojej strony. Raczej chcę pokazywać merytorycznie fakty, jakie mają miejsce, a od oceny będę się powstrzymywał. To znaczy, jeżeli będę chciał coś powiedzieć, jakąś ocenę, to powiem krótko, że to jest mój wniosek, moja ocena, ale nie, żeby kogoś zawstydzać. No i w ogóle nie chcę, żeby ktoś się czuł niefajnie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających głosicieli. Jeśli poczuliście się urażeni moimi pewnym takim niewłaściwym zachowaniem odnośnie gremium opiniotwórczego zwanych przez siebie ciałem kierowniczym, to was serdecznie przepraszam, ponieważ mam sumienie i wiem, że pewni przyjaciele też zapukali do mojego sumienia i powiedzieli mi ich opinie, znaczy się opinie, ich spostrzeżenia i za to jestem niezmiernie wdzięczny. Chcę się rozwijać wewnętrznie, duchowo i chcę iść do przodu. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, hej.